Ponad 4,5 miliona złotych na ratowanie zabytków Wrocławia. Za te pieniądze będą prowadzone prace konserwatorskie w kościołach, kaplicach i budynkach parafialnych. Dzięki miejskiej dotacji kończy się remont barokowej kaplicy Hochberga przy placu Nankiera. Udaje się przez lata bardzo skomplikowane, duże obiekty wyremontować i ta kaplica jest tego najlepszym przykładem. Ja przyszedłem w roku 99. Zostałem na środku dziurę. Zawalone sklepienie do krypty, naokoło tej dziury kamienie, kości porozrzucane, obite w większości ściany, no i obraz nędzy i rozpaczy. Było nad czym płakać, ale było co robić. Złota wbrew pozorom jest bardzo dużo, ale nie jest to tak dużo złota, jakby to się niektórym ludziom wydawało, jak przychodzili, odwiedzali tutaj kaplicę, że to są kilogramy. Myślę, że to jest kilkadziesiąt gram, ponieważ jest ono bardzo cienkie, dużo cieńsze niż kartka papieru. Robi wrażenie. Kaplica zostanie poświęcona na początku lipca, później będzie można ją zwiedzać bezpłatnie.